dobry Państwu. Kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i stacja Nawity. To jest stacja Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, ale również stacja Wolnych Ludzi, czyli Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj będę w takim otoczeniu właściwie przedświątecznym, ale niestety temat, który będziemy omawiać, takiego świątecznego nastroju mieć nie będzie. Otóż będziemy kontynuować w ramach naszego programu, który nazywa się Nawi Temat, wątek związany i z gotówką, i z tym, co robi nasz minister finansów. Otóż jak donosi Polityka, nasz minister finansów, który ma średnie wykształcenie, ale liznął również studia geologiczne, nie dość, że chce wykopać gotówkę z Polski, to jeszcze robi zamach na nasze konta, na których są nasze kredyty, na których są nasze oszczędności. Dodatkowo jeszcze okazało się, że są dodatkowe fakty związane z odpowiedzialnością karną, wynikającą właśnie z tego typu działań. Dodatkowo minister finansów zaczął zabiegać również o poparcie Kościoła w tym obszarze i to też będziemy chcieli skomentować. Tradycyjnie połączę się z naszym ekspertem w Łodzi, z Piotrem Jankowskim, żebyśmy mogli szczegółowo omówić te zagadnienia i przybliżyć Państwu, jakie kolejne zagrożenia wiążą się z tym, co planuje minister finansów. Pozwólcie Państwo, że zadzwonię do Piotra. Już sekundę. Mamy tutaj Piotrek. Przepraszam, to chwilę trwało, ale złośliwość przedmiotów martwych. Halo, halo. Tak? Piotrze? O, słychać cię świetnie. No, fajnie, cieszę się. Już jesteś na wizji. Zacząłem informować naszych telewidzów właśnie o ostatnich poczynaniach ministra finansów, naszego niedoszłego geologa. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, jakie są dodatkowe fakty prawne, do których żeś jeszcze dokopał, a potem byśmy omówili konsekwencje, też nowe konsekwencje, któreśmy odkryli, które będą spowodowane właśnie tymi zabiegami ograniczenia obrotu gotówki, a właściwie likwidacji gotówki w Polsce. I wreszcie w kolejnych odsłonach byśmy mówili o tym artykule, który się ukazał, taki wywiad właśnie z ministrem finansów, w którym on mówi, że ma ochotę dobrać się do naszych kont. I wreszcie kwestie Kościoła. Może w tej kolejności, gdybyś mógł zacząć od tych nowych faktów prawnych. Tak. Witam jeszcze raz wszystkich. Otóż ostatnio skończyliśmy na właśnie wątku prawnym. Przypomnę, że w poprzednich audycjach poruszaliśmy kwestię deliktu konstytucyjnego i naruszeń wynikających z artykułu 310 Kodeksu Karnego, czyli fałszowania pieniędzy, oraz 284, czyli przywłaszczenia. Natomiast jest jeszcze bardzo ważny artykuł 231 Kodeksu Karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
No to niewątpliwie jest funkcjonariusz publiczny, więc te paragrafy ewidentnie dotyczą tego przypadku, prawda? Tak, i ewidentnie działa na, jak tutaj jest określone, na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Taki jest zapis w kodeksie. A to działanie, o którym mówimy, jest ewidentnie działaniem na szkodę interesu publicznego i również interesu prywatnego. No właśnie. No właśnie, Zacznę. o tym pomówmy. Pokaż te nowe elementy, które są właśnie tą szkodą, którą nam chce ów funkcjonariusz publiczny uczynić. No więc zacznę od rzeczy może takiej dość fundamentalnej, bo wprowadzenie tego, co się planuje, oznacza tak jakby określił to jako podwójne niewolnictwo finansowe, ponieważ w obiegu ma być tylko pieniądz prywatny, bankowy, jako oprocentowany dług, bo gotówka polska ma być zlikwidowana i ewentualnie kuchennymi drzwiami wprowadzone euro jako taka trochę zapchaj dziura, że tak powiem, bo wiadomo, już mówiliśmy o tym, tej gotówki do końca się nie da wyeliminować, jest to bardzo, bardzo trudne. Pozwól, że ja tutaj jedno słowo wtrącę, żeby uświadomić naszym telewidzom, jak to jest groźne. W każdych konfliktach, jeżeli ktoś napada na kraj, no to utrata niepodległości może być, to są dwa elementy, które są utratą niepodległości. Kiedy znajdują się na danym terenie obce wojska i kiedy na danym terenie, w danym kraju znajduje się obca waluta, czyli niesuwerenna, nie nasza, czyli właśnie ta prywatna, bankowa, o której mówi Piotr, i właśnie owe euro. Tak się traci niepodległość. Dokładnie tak, mamy sytuację takiego przypieczętowania w planach ludzi, którzy rządzą Polską, właśnie takiego ostatecznej likwidacji suwerenności, dlatego że, jak powiedziałeś doskonale, mielibyśmy dwa obce pieniądze w obiegu. Dwa zewnętrzne pieniądze, prywatny pieniądz i pieniądz emitowany przez Europejski Bank centralny, tak. Bank Centralny. Tak. Natomiast przechodząc do kolejnych aspektów i skutków eliminacji gotówki, powiem kilka słów o tych rzeczach, które jeszcze nie poruszaliśmy, które nie były poruszane, bo o pewnych już mówiliśmy. Ja chciałbym tutaj tylko jeszcze uwypuklić parę bardzo ważnych. Mianowicie, eliminacja gotówki da możliwość skutecznej likwidacji wszelkiej opozycji poprzez inwigilację i terror finansowy. Teraz sobie wyobraźmy sytuację, że jest jakaś organizacja, której działania nie są w smak władzy. Nie ma pieniądza gotówkowego. Wystarczy jednym uderzeniem w klawiaturę taką organizację pozbawić dostępu do konta. I na nic się zda ofiarność ludzi, sympatyków, dlatego że po prostu wszystkie operacje i możliwości będą zablokowane. Oznacza to całkowity paraliż No funkcjonowania. właśnie, może spróbujmy to tak obrazowo opisać. No wyobraźcie sobie Państwo, że popieracie jakąś organizację, która robi coś bardzo pożytecznego dla Was i chcecie ją wspierać. Czyli wspieracie ją finansowo, wysyłacie pieniądze na ich konto. Ale właśnie władza uznaje, że ta organizacja nie może działać, więc nawet te Wasze pieniądze, któreście ciężko uciułali i przekażecie tej organizacji, zostaną jednym kliknięciem zagarnięte. I nie będziecie mogli, nawet w inny sposób, bo nie będzie innego sposobu, gotówki nie przyniesiecie, nie obdarujecie ich żadną inną gotówką, bo po prostu ona nie będzie istniała. W ten sposób będzie się właśnie eliminować czy to konkurentów politycznych, czy właśnie tych ludzi, czy organizacji, które mówią prawdę i walczą o interesy narodowe. Zresztą za chwilę Piotr o tym, że tu się nie działa na rzecz narodu, tylko na rzecz rynku, będzie jeszcze mówił. Już ci oddaję głos, Piotr. Zresztą bliźniaczym problemem, można powiedzieć, jest też narażenie gospodarki obywateli na całkowite odcięcie pieniądza w wyniku nieintencjonalnych działań, jak o czym mówiliśmy przed chwilą, władzy, ale w przypadku awarii systemu czy ataku na system. Ostatnio zdarzyło się to Poczcie Polskiej, to było jakieś 3 tygodnie temu.
I trwało to, o ile pamiętam, cały dzień, gdzie nie można było na poczcie płacić kartą, realizować przelewów, nie był dostępny system banku pocztowego i tak dalej, i tak dalej. Czyli całkowity paraliż. To zagrożenie jest realne, a nie wydumane. Zagrożenie jest realne, bo to, takie rzeczy się dzieją i ja mówię o konkretnej awarii, która miała całkiem niedawno miejsce w Polsce. I na tym przykładzie można zrozumieć, jakim zagrożeniem jest wyeliminowanie gotówki. Następną kwestią, o której warto powiedzieć, to jest pogłębienie głodu monetarnego. Myśmy o głodzie monetarnym wielokrotnie mówili. Głód monetarny to jest zjawisko polegające na tym, że jesteśmy zmuszeni do zadłużania się, żeby konsumować owoce własnej pracy, że po prostu jest za mało pieniądza. No, wynika to z wielu przyczyn, między innymi z tej dominacji pieniądza dłużnego. Natomiast w przypadku likwidacji gotówki, która odżywia głównie małe i średnie firmy, szybciej rotuje i przymusu posługiwania się tylko pieniądzem prywatnym dłużnym, oczywiście ta presja na większe zadłużanie się, bo będą poprzez eliminację gotówki będą większe potrzeby korzystania z tego pieniądza jedynego, czyli tego pieniądza systemowego. W związku z tym ta presja na zadłużanie się, czy konieczność wymuszona przez system zadłużania się będzie jeszcze większa niż w chwili obecnej. I to będzie dotyczyć nie tylko osób prywatnych, ale również firm, zwłaszcza małych i średnich firm. Następną bardzo ciekawą kwestią, której się często nie bierze pod uwagę, jest to, że pieniądz bezgotówkowy, i to są na ten temat badania socjologiczne od wielu lat prowadzone, skłania konsumentów do dużych, niepotrzebnych, zbędnych wydatków i w konsekwencji do marnotrawstwa produktów. Niektóre badania mówią nawet, że to marnotrawstwo, te zbędne zakupy mogą nawet stanowić 30% globalnie zakupów. Po prostu jest to łatwe do wytłumaczenia, dlatego że jeśli mamy gotówkę w portfelu, to bardziej jakby namacalnie i fizycznie doświadczamy w momencie robienia zakupów jej ubytku. Natomiast w momencie, kiedy płacimy kartą, to jest to dość czynność abstrakcyjna i sprzyja psychologicznie rzecz biorąc zwiększonym wydatkom, tym bardziej, że jesteśmy atakowani wszędzie reklamami, konsumpcjonizmem rozbuchanym, więc to niewątpliwie też powoduje również coraz większe panowanie i dominację pieniądza dłużnego w gospodarce. No to warto powiedzieć, że również kupujemy w ten sposób nie zawsze potrzebne nam rzeczy, tak, wręcz tak, zbędne. Tak. I potem one są, że tak powiem, wyrzucane i to jest to marnotrawstwo, które jest na dużą skalę. Ja proponuję, żebyście Państwo zapamiętali te procenty, te 30%, bo do tego jeszcze wrócimy w kontekście tego, o jakim marnotrawstwie mówi minister Kościński. Więc zapamiętajcie te 30% właśnie w tym przypadku, a potem porównacie z tym, o czym mówi minister Kościński. Ostatnio zresztą podano ilości jedzenia, jakie marnują się w samej Warszawie. To są po prostu niewiarygodne ilości, które dałyby możliwość wyżywienia kilku krajów w Afryce. Czytałem te badania, tak. No na przykład. Ale to właśnie wynika z tej presji na zakupy bezgotówkowe i z całego w ogóle systemu marketingu, który jest podporządkowany korporacjom i bankom. Natomiast tutaj jeszcze warto dodać, że wyeliminowanie gotówki spowoduje również zwiększoną presję na postarzanie produktów. Dlatego, że przedsiębiorcy, producenci będą się wtedy posługiwali tylko pieniądzem dłużnym, obarczonym odsetkami, czyli jakby ta gotówka nie będzie dawała pewnej ulgi, dlatego że wszystkie operacje, cały proces złożony produkcji, te łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej, wszystko będzie realizowane tym pieniądzem bezgotówkowym, który jest długiem, jak wiemy. Ja może to powiem to może w jednym zdaniu, żeby dla Państwa to było jak najbardziej jasne. Przedsiębiorca będzie szukał zysku właśnie w postarzaniu produktów.
bo to będzie Oszczędności. oszczędności, no i no, oszczędności, no i w tym sensie to jakby powiększy jego zysk, bo zostanie do tego zmuszony. Zostanie do tego Znaczy, zmuszony. tak, no są, myśmy o tym też już nagrywali program i dokładnie opisujący ten mechanizm, bo przedsiębiorca ma dwie tylko możliwości ratowania się i ucieczki przed konsekwencjami posługiwania się drogim pieniądzem dłużnym. Podwyższanie cen, co ma swoje granice, bo rynek powyżej pewnego poziomu po prostu zahamuje sprzedaż. I drugi wariant, druga możliwość, to jest taka sztuczka polegająca właśnie na powtarzaniu produktów, czyli chodzi o to, żeby kupować ich więcej i częściej. Tak, żeby się bardzo szybko psuły i żebyśmy, Tak. prawda... Albo że byłyby wręcz jednorazowe tam, gdzie mogą być jednorazowe. Dokładnie, to oczywiście zanieczyszcza jeszcze dodatkowo środowisko i tak dalej, i tak dalej. Tak. To są To jeszcze w idźmy... ogóle poboczne, bardzo istotne oczywiście cechy tej całej sytuacji. Natomiast jeszcze warto dodać jedną bardzo ważną rzecz. Otóż wyeliminowanie gotówki i dominacja pieniądza plastikowego, elektronicznego, jakby go nie nazywać, sprzyja postępowi rozwojowi tak zwanego technologicznego bezrobocia, czyli krótko mówiąc bezrobocia, które wynika z tego, że następuje rozwój technologiczny, robotyzacja, automatyzacji, cyfryzacji itd., itd. Czyli zastępowanie człowieka maszyną. Tak, dokładnie tak. I tutaj bardzo dobrym przykładem, jak ktoś wchodzi po hipermarketach czy jakichś dużych sieciach fast foodów, to coraz częściej może zauważyć stanowiska, gdzie można tylko płacić kartą i to są to oczywiście stanowiska samoobsługowe. Bez kasjera, krótko mówiąc. Bez kasjera. I tutaj widać, jak jakby te rzeczy idą w parze. Czyli to eliminowanie płatności gotówkowych, popularyzacja pieniądza jedynie cyfrowego i eliminowanie zarazem przy okazji niejako stanowisk pracy. No właśnie, technologiczne bezrobocie nie polega na tym, że to jest bezrobocie dla technologii, tylko że właśnie technologia powoduje bezrobocie wśród pracowników, wśród ludzi. Tak, ale jeszcze tutaj warto, już o tym mówisz, podkreślić fakt, że niestety beneficjentami tego rozwoju technologicznego są korporacje, a nie państwa i znaczy nie, ja bym powiedział inaczej, one zawłaszczają sobie ten prawem kaduka, właśnie zamiast dzielić się ze społeczeństwem. To jest właśnie jeszcze dodatkowy cynizm i jakby zła cecha tego systemu. No mają dwa tutaj bardzo, bardzo mocne narzędzia, żeby właśnie zawłaszczać, jak powiedziałeś, owoce tego postępu technologicznego. Pieniądz, nad którym mają władzę, jego tworzeniem i ogólnie mówiąc prawo patentowe, ale to jest odrębny temat, może nie wchodźmy w niego dzisiaj, bo jest też ciekawy i wymagałby głębszego potraktowania. No dobrze, to teraz przechodzimy do chyba już do artykułu, do wywiadu z ministrem Kościńskim, bo tam pada kilka bardzo istotnych, no szczególnie dla państwa, bo tutaj minister się bardzo obnaża ze swoimi planami, które są naprawdę przerażające, jeżeli chodzi o naszą przyszłość. Tak, no ten wywiad świadczy o wielkiej determinacji, zresztą również spotkanie z arcybiskupem Gądeckim, o którym będziemy też za chwilę mówić, kilka słów, świadczy o niewątpliwie wielkiej determinacji od obecnej ekipy, żeby gotówkę zlikwidować. I w tym wywiadzie minister finansów mówi o tym, że mamy 220 miliardów gotówki i że należy ją zamienić najlepiej na obligacje rządowe, że te pieniądze się marnują, że nie pracują dla gospodarki. I podobnie jak około 1,5 bilionów, jak podaje oszczędności bankowych Polaków. No i tutaj taka refleksja. No właśnie odczaruj, bo to nie są oszczędności, przynajmniej w większości nie są to oszczędności. Więc opowiedz, co to jest za struktura tego właśnie. To po pierwsze nieprawdą jest to, że gotówka nie pracuje dla gospodarki. Jest to fałsz. Dlatego, że ona pracuje wyjątkowo ciężko i mozolnie, dlatego że i szybciej rotuje.
szybciej rotuje i ona jest stanowi ratunek dla, i tlen wręcz niezbędny do życia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Więc to jest absolutna, wierutna, absurdalna, powiedziałbym, bzdura. Natomiast to, że nie pracują te tak zwane, jak minister to nazywa, oszczędności w wysokości 1,5 biliona, to jest też bzdura, dlatego że te oszczędności, te depozyty, żeby się pojawiły w systemie, to musiał ktoś zaciągnąć kredyt na taką samą kwotę wcześniej. Kredyt konsumpcyjny lub gospodarczy, czyli krótko mówiąc, w jednym i drugim przypadku te pieniądze są w gospodarce. Natomiast jeśli zostałyby w dużej części zaabsorbowane przez obligacje, to by jakby weszły w system biurokratyczno-rządowy, obarczony dodatkowymi kosztami transakcyjnymi, podatkami i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bzdura, że te pieniądze nie pracują dla gospodarki. Absolutnie one, oczywiście w ramach tej wadliwej architektury finansowej, ale jednak dla gospodarki pracują. Natomiast mnie zupełnie już ubawił pomysł stuletnich zerokuponowych obligacji, które mieliby Polacy kupować. Zerokuponowe, czyli nieoprocentowane. I teraz sobie wyobraźmy, jeśli inflacja w ciągu 10 lat potrafi zjeść wartość pieniądza o połowę, to teraz sobie wyobraźmy, co by się działo, gdyby to było nie 10 lat, a 100 lat. Te pieniądze po prostu straciłyby jakąkolwiek wartość. Znaczy obligacje byłyby bezwartościowe. O, tak, 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 no to obligacje, tak, bo to jest dług, tak, to jest papier dłużny. Także takie pomysły chodzą po głowie nowemu ministrowi finansów. Ale jeszcze natomiast byś może powiedział, jak to jest niekorzystne dla nas, właściwie wydaje się, że to w ogóle jest absurd, no ale ktoś musi na tym zyskiwać i on tutaj się wysypał, no właśnie, tak naprawdę dla kogo pracuje. No właśnie, chcę, no właśnie, to ja do tego zmierzam. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ten wywiad kończy się bardzo charakterystycznym stwierdzeniem ministra, że on pracuje dla rynku i musi go słuchać. Czyli krótko mówiąc, nie pracuje dla narodu, nie pracuje dla społeczeństwa, nawet dla państwa. On pracuje dla rynku i musi go słuchać. A co to jest rynek? Które mają władzę nad pieniądzem i mają władzę nad produkcją, handlem i de facto również dużą częścią usług. To jest prawdziwy rynek, innego rynku nie ma. To znaczy tak naprawdę w ogóle rynku nie ma, bo jeśli zakładamy, że rynek opiera się na elementarnych zasadach uczciwości i symetrii praw i obowiązków uczestników tego rynku, no to tego rynku w ogóle nie ma, no bo jeśli ktoś ma nieograniczony dostęp do pieniądza i go tworzy, a ktoś nie ma, no to o jakim rynku w ogóle możemy mówić? Natomiast wracamy w tym momencie do tego, od czego zaczęliśmy, czyli artykułu 231 kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, przekraczając swoje uprawnienia, nie dopełniając obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze takiej to a takiej. Ja się pytam, jaki tu jest interes publiczny czy interes prywatny obywateli polskich w tym zdaniu. No jest zaprzeczenie po prostu. Jest zaprzeczenie. To jeszcze, ponieważ już prawie 25 minut to rozmawiamy, jeszcze być może krótki komentarz do tego, dlaczego on się spotkał z przedstawicielami Kościoła w kontekście właśnie determinacji, taką chcą wprowadzić te wszystkie rozwiązania. I szukają tutaj bardzo mocnego wsparcia, gdybyś to jeszcze mógł skomentować. No, dla mnie sprawa jest dość oczywista, że bez poparcia tak potężnej, co by nie mówić, w Polsce instytucji, jaką jest Kościół katolicki, nie da się zrealizować tego projektu. Podobnie jak nie dało się wprowadzić Polski do Unii Europejskiej i nie dało się zawrzeć układu wcześniej okrągłego stołu. I stąd obecnej ekipie tak zależy na poparciu Kościoła katolickiego. No i w tym kontekście była niedawno zorganizowana konferencja właśnie z ministrem Kościńskim, na której brał udział przewodniczący Komisji Episkopatu Polski arcybiskup Gondecki, gdzie minister nakłaniał na przedstawicieli najwyższej hierarchii kościelnej do zaakceptowania tego projektu. Arcybiskup Gondecki zresztą powiedział, że on to rozumie, że chodzi o to, żeby walczyć
czy mieć kontrolę nad szarą strefą, żeby być transparentnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Kościński powiedział jedną bardzo zabawną rzecz po tej konferencji, mianowicie, że gotówka to jest gigantyczne marnotrawstwo papieru i metalu. No, coś zupełnie absurdalnego w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, to jest 30% marnotrawstwa tak, właśnie. Nawet jakby to było 10%, to w ogóle to marnotrawstwo w cudzysłowie papieru i metalu to są może promile w stosunku do tego marnotrawstwa, o którym mówimy, czy mówiliśmy, związanego z tą nadmierną, niepotrzebną konsumpcją i marnotrawstwem wielu produktów i towarów. Ale jest jeszcze druga kategoria tego zjawiska, mianowicie cały w ogóle proces cyfryzacji gospodarki, finansów jest związany też z ogromnym marnotrawstwem i kosztami związanymi na przykład z utylizacją starych telefonów komórkowych, kart płatniczych, plastikowych, komputerów, drukarek i wszystkiego, co się wiąże z szeroko pojętą cyfryzacją i elektroniką. To też są gigantyczne koszta. Także takich argumentów nawet próbuje się używać. Natomiast niepokojące jest to spotkanie i treść wypowiedzi arcybiskupa Gądeckiego, tym bardziej, że dochodzą do mnie ostatnio głosy, że na niektórych kościołach w Polsce montuje się już nadajniki 5G i pojawiły się tak zwane ofiaromaty. Czyli wynikałoby z tego, że Kościół pełną parą wchodzi w narracje i plany globalistów. No NWO, prawda, wspiera. Tak, tak, tak. I z wielkim niepokojem i obawami będę się przyglądał, myślę, że ty również, temu, jak rzeczywiście Kościół się w tym kontekście zachowa, aczkolwiek nie wygląda to dobrze, a to 5G na dzwonnicy Kościoła i to płacenie komórką, żeby się lepiej, żeby lepszy odbiór był i sprawniej to wszystko przybiegało za ofiarę na mszę, no to jest po prostu tak symboliczne i porażające dla mnie, że po prostu brak mi słów. Znaczy symboliczne, ale przede wszystkim apokaliptyczne. O. Tak, wręcz apokaliptyczne, można by powiedzieć, można by się odwoływać do Pisma Świętego, ty się myślę na ten temat powinieneś wypowiedzieć, bo Księga Świętego Jana. No. Tak, tak. Apokalipsa Świętego Jana. Sercu. Tak. No cóż, ale i tak zbliżamy się do świąt. Ja mam nadzieję, że Państwo przy świątecznym stole no, pewną refleksję, w jakim kierunku my zmierzamy i jak trzeba się temu jak najszybciej przeciwstawić. Ja mam nadzieję, że następne święta już będą naprawdę w innej atmosferze i nie będziemy mieli do czynienia z tego typu zabiegami, czego Państwu bardzo serdecznie życzę, żeby Polska znalazła się w takim miejscu, kiedy właśnie odzyska swoją suwerenność właśnie i finansową, i tą suwerenność polityczną, uniezależni się od koncernów i będzie miała wreszcie władze, które będą realizowały polską rację stanu i polski interes narodowy. Wydaje mi się to absolutne oczywiste pragnienie, ale chyba nie wszyscy takie pragnienie podzielają. Piotrze? No, ja je na pewno podzielam. Bardzo dobre życzenia. Przyłączam się do nich całym sercem i umysłem. Życząc wszystkim refleksyjnych, ale również miłych i zdrowych świąt. Tradycyjnie prosimy o lajki, prosimy o czyli te łapki w górę, jak to się po polsku mówi, i subskrypcje. I tradycyjnie mówimy miłego dnia.